70. W jaki sposób Duch Święty wpływa na człowieka. I co jest ważne, jak należy się pod to poddać. Bo on moja żona w żółtych rękawicach. Tak Duch Święty właśnie wpływa na człowieka. Bo on, Duch Święty, dochodzi tylko do miejsca mojej i twojej zgody. On dalej nie idzie. Kiedyś jak byłem w religii, uczono mnie, że Duch Święty się przebije przeze mnie jakoś. Że on mnie tak ogarnie. Ja tak się też modliłem. Ogarnij mnie, przebij się. Ty wiesz, jak ja myślę, ale ty jesteś mądrzejszy. Więc ty... Ja tak siebie stawiałem w takim miejscu pewnej pasywności, a on miał działać. Działaj, Duchu Święty. Tak ja przez lata robiłem. Bo ja uważałem, że to jest słusznie. No to przecież on jest Bogiem, ja jestem człowiekiem i on sobie ma ze mną poradzić. Poradź sobie ze mną, Duchu Święty. Natomiast Duch Święty nie radzi sobie z człowiekiem. W ogóle. W ogóle. Bo w miłości, a jest to relacja miłosna, nie ma czegoś takiego, że sobie z kimś radzimy. Jak małżeńscy ludzie sobie radzą ze sobą, no to rozwód czyha za rogiem. Jak oni sobie radzą ze sobą. Prawda? A więc Duch Święty, on dokonuje... On może dokonać potężnych rzeczy w nas, natomiast warunek jest taki, że my będziemy współpracownikami Jego. I nie na poziomie takim, że ja jestem teoretycznie tylko współpracownikiem, tylko ja muszę praktycznie współpracować z Duchem Świętym. Bo Duch Święty mnie nie zmieni, On nic mi nie zrobi i nic też nie zrobi przeze mnie. Absolutnie. I teraz on ma cele. To jest bardzo ważna sprawa, że poddając się Duchowi Świętemu, poddajemy się Jego celom. Jego cele są, mogą być nam znane, jeśli będziemy chcieli. Bo jak nie będziemy chcieli, to nie będą nam znane. Natomiast Duch Święty tylko będzie realizował swoje cele w moim życiu. Nie będzie realizował jakichś innych pobocznych rzeczy częściowych. Dlatego w ogóle początkiem to jest weryfikacja, to jak się poddajesz Jemu, to najpierw to następuje weryfikacja. Wszystko to, czego chcesz, o czym myślisz, co marzysz, o czym marzysz, czego pragniesz, to jakby, to jest taki ten początek, ta pierwsza bryła, którą się Jemu poddaje. Nie usiłuje się chcieć czegoś innego, nie usiłuje się pragnąć czegoś innego. Nie usiłuje się marzyć o czymś innym, tylko Jemu się to poddaje pod weryfikację. Kiedy szczerze poddajesz to pod weryfikację, tam następuje przesiew. To jest na dzień dobry wchodzeniu z Duchu Świętym. Następuje przesiew tego, czego chcesz, czego pragniesz, o co ci chodzi w życiu, jakie są twoje wartości. Ale to trzeba od razu na dzień dobry poddać. Nie mówić, że te wszystkie rzeczy to Ty we mnie stworzyłeś, bo to jest nieprawda. On Ciebie stworzył, ale nie te wszystkie rzeczy, które w Tobie stworzył. Marzenia pochodzą od Boga. Filozofia marzeń. Filozofia pragnień pochodzi od Boga. Rozumiecie, o co chodzi? To tak jak władza pochodzi od Boga, ale nie władcy wszyscy. Jak samo w ogóle marzenia, pragnienia, chcenia, one pochodzą od Boga, natomiast to, czym one zostały przez lata zasypane w naszym życiu, to jest inna para kaloszy. Bo jeżeli ktoś miał pragnienie wielkości, to jest pragnienie od Boga. Pragnienie od Boga.
Ja nie pamiętam, żeby nasza córka, jak była malutka, żeby ona się na przykład bawiła, nie wiem, w prostytutkę. Nie przyszła nigdy, nie powiedziała, chciałabym być prostytutką. Nie, no zawsze przyszła, ona była księżniczką zawsze. Ona była księżniczką. Bo dziewczynki one księżniczkę. Dlaczego? To co to jest one tymi księżniczkami? Chłopak chce być w ogóle jakimś bohaterem. Zawsze jakim, to nieważne, ale jakimś bohaterem. I są od Boga rzeczy. Prawda? Nie ma dziecka, które przychodzi, chciałem być Menelem, tato. Raz w życiu usłyszałem na takim spotkaniu pewnej religijnej grupy. To już był 12-latek, ale już był religijnie zwichnięty. Jak go zapytaliśmy, chyba jak, czy ktoś tam go zapytał, kim chciałbyś zostać? On powiedział, że on by chciał zostać rencistą. No co miesiąc by dostawał pieniądze jak dziadek i tak. Tego marzenia po 12-latkach. Sobie pomyślałem wtedy w ogóle, mówię, Boże kochany, jakie marzenie. Gostek chce rencistą zostać, czy po 12-latkach. To mówię, ze śmiertelną powagą w ogóle, nie? Więc marzenie wielkości, ono jest w człowieka włożone, ale teraz co za tym pójdzie, to jest w ogóle druga sprawa. Bo człowiek przestaje, jakby ma tą bazę, chce być wielki, no ale co to znaczy być wielkim? Mogę być wielkim przestępcą, wielkim oszustem, wielkim hochsztaplerem, kimś wielkiego formatu, wielkim bydlakiem. Osiągnę jakąś wielkość, Hitler był wielki. Tak? Co osiągnął, tak? Osiągnął jakąś wielkość. Ja się pytam, co za wielkość on osiągnął. Tak? Czyli w ogóle te wnętrze naszych pragnień, marzeń, chceń, ono musi być poddane pod weryfikację planów, celów i dążeń Świętego Ducha. To jest tak na dzień dobry. Jak się tego nie chce zrobić, to dalej w ogóle z nim nie bardzo jest jak współpracować. Bo on pracuje tylko na swoim materiale, rozumiecie? On nie pracuje na innym materiale. Bo potem są frustracje. Bo Duch Święty we mnie, nie osiągam czegoś. No zaraz, a dałeś to zweryfikować? No daj to zweryfikować. Nie bój się. To fajną rzecz Matylda powiedziałaś teraz, bo że ty puściło cię. Co cię powiedziałem? Przestałaś trzymać się kurczowo pewnych jakichś swoich przekonań, schematów. I teraz co się dzieje? No może Duch Święty działać. Może Duch Święty działać. Rafał miał jakieś schematy z poprzednich swoich jakichś tam przeżyć chrześcijańskich. Poinformował mnie w ogóle, że położył na niego ręce i zostanie ochrzczony w Duchu Świętym. Ja położyłem na niego ręce, natychmiast zaczął modlić się w innych językach, natychmiast został ochrzczony w Duchu Świętym, wyznał natychmiast. Teraz w Poznaniu drugi chłopak identycznie. Druga taka w ogóle historia. Dlaczego? Dlatego, że jakby pozbył się też pewnego rodzaju swoich poglądów. Dlatego to jest takie na dzień dobry, bo co się dzieje? Pierwsza księga Samuela 10:6 jest napisana tak, jest jakby taki początek funkcjonowania Ducha Świętego w człowieku. Pierwsza Samuela 10:6. I zstąpi na ciebie Duch Święty i ogarnie cię zachwycenie. I przemieni cię w innego człowieka. W ogóle zobacz, co on chce zrobić. On nie chce zachować ciebie. On nie chce zachować ciebie. To nie ma czego tego zrobić. To nie znaczy, że będzie pogwałcona twoja osobowość. To nie, bo twoja osobowość nie zostanie pogwałcona. Tylko powiem wam szczerze, że osobowości ludzi są tak zajechane jak koń szmaciarza. Tak daleko im do oryginału. Przez lata w ogóle funkcjonowania w tym świecie. A ludzie bronią tego. A to jest napisane w ogóle, że on, Duch Święty, w ogóle pierwszą rzecz, jak wjeżdża w twoje życie, to on chce cię zmienić w innego człowieka. To słowo inny oznacza zupełnie innego gatunku, innego rodzaju. To nie ten sam człowiek. Inny człowiek. Rozumiesz? Inny. Nie inny pod jakimś aspekcie.
Tylko człowiek, u którego zaczynają być inne plany, inne cele i dążenia. O co innego mu zaczyna chodzić w życiu. Ja często się spotykałem z ludźmi, którzy mówią, że no tak, jestem odrodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym, ale w moim życiu właściwie się nic nie zmieniło. I ja wiem na pewno wiem, że w tym człowieku nie działa Duch Święty. Dlaczego na pewno wiem? No bo tu jest napisane, że gdy zstąpi na ciebie Duch Święty, to najpierw co się stanie z tobą? Wpadniesz w zachwycenie. W ogóle, czyli co? Nastąpi pewnego rodzaju akt metamorfozy u ciebie. I zostaniesz zamieniony w innego człowieka. A to nie można nie zauważyć. No nie można nie zauważyć, że się zmieniłeś w innego człowieka. No nie ma takiego czegoś, że ty nie wiesz, że się zmieniłeś. Czy jak się nie zmieniłeś, jak trwasz w jakichś schematycznych rzeczach, tak? Tak jak trwałeś kiedyś, to oznacza, że tam nie działa Duch Święty. W ogóle można bardzo fajnie swoje życie prześwietlić, zobaczyć, gdzie ten Duch Święty działa, czy gdzie nie działa. Jeżeli nie zmieniło się, tak? Nie zmieniły się twoje poglądy w jakichś dziedzinach, twoje upodobania w jakichś dziedzinach. I nie mówimy tam o jakichś przyziemnych sprawach, bo to nie o to chodzi. Tak? Ale tam, gdzie w grę wchodziły światopoglądy, to tam nie działa Duch Święty. To się musi zmienić. Bo On przychodzi ze swoimi planami, ze swoimi celami, ze swoimi dążeniami. On z tym przychodzi. Jest dalej napisane, ja zanotowałem sobie tym ludzie, zapomniałem. Sługę mojego, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Tam jest mowa o Jozue, Kalebie, która jest ciągła. Sługę mojego za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, w jego potomstwo ją posiądzie. Duch Święty uzdolni cię do wierności. Na dzień dobry. Kiedy już poddasz mu pod weryfikację wszystkie pragnienia, chcenia i tak dalej i zacznie następować metamorfoza, zmiana w innego człowieka, to pierwszym poważnym symptomem, pierwszą zmianą w twoim charakterze, wiesz co, będzie wierność. Wierność. Duch Święty ustroi cię do wierności. Po prostu. Taki to jest duch. Jak ja widzę ludzi roztrzepanych, jak piątek z pankracem rozbitych, którzy biorą się za coś, nigdy tego nie kończą, którzy wchodzą w jakieś relacje, kaleczą je później, którzy wbiegają gdzieś sobie w jakieś elementy życia innych ludzi, potuptają i zrywają się gdzieś, tak? To ja wiem, że to nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. Skąd ja to wiem? Bo On uczynił mnie wiernym. Ja zgłupiałem na punkcie wierności. Bo to jest Święty Duch, który tak jest. Rozumiecie? Wiecie, co to jest za demoniczna siła, która się nazywa duch Kaina? To taki duch, który doprowadza do tego, że ludzie nie potrafią znaleźć swojego miejsca. Kain został przeklęty przez Boga. I było napisane tak, było powiedziane tak, że będziesz się błąkał, Kain. A w dodatku cię nikt nie zabije. Nie wiem, czy rozumiecie w ogóle wagę tego przekleństwa. Nikt cię nie uwolni, Kainie, od tego, że nie będziesz mógł znaleźć sobie miejsca. Nawet śmierć.
będę Cię chronił, Kainie. Posłuchaj teraz. Abyś do końca swoich dni szukał swojego miejsca. To jest straszne. To straszne. Wiecie co? Czasami bezpieczeństwo osobiste jest przekleństwem. Tak zauważyłem. Osobiste bezpieczeństwo. A Duch Święty jest duchem wierności. To jest przeciwieństwo ducha Kaina. Dalej wersety te mówią, że Duch Święty wprowadzi Cię w Twoje powołanie. Powołanie, teraz posłuchaj bardzo ważne rzeczy. Powołanie jest wynikiem funkcjonowania w wierności. On najpierw wprowadza Cię w wierność, w mentalność wierności, a dopiero następnie, tak, zaczynasz odkrywać swoje powołanie. Dlaczego? Bo wierność zaczyna być dla Ciebie gruntem. I tam zaczynasz odkrywać realne poczucie bezpieczeństwa. Ludzie wierni to ludzie realnie bezpieczni, czujący się bezpiecznie. Bezpieczni. Ludzie pod działaniem ducha Kaina, oni ciągle będą biegać. Oni nie będą mogli się zahaczyć. Rozumiesz? A w związku z tym nie będą mogli się odnaleźć. Właśnie całe życie jest w takim miejscu braku wierności, to też nigdy samego siebie nie pozna człowiek. Nigdy! Ludzie, jak się nie jest wierny czemuś lub komuś, to nie jest się wiernym sobie. To bardzo proste. Ludzie niewierni to ludzie bez zasad. Bez zasad. Człowiek bez zasad. On nie zna siebie. On siebie w ogóle, ja w ogóle nie wiem, co to znaczy być bez zasad. Nie rozumiem tego. Bo ja tego nie rozumiem naturalnie. Bo ja nie mam doświadczenia. Rozumiecie? Nie mam doświadczenia, bo ja nawet w ogóle będąc w świecie, to ja już doświadczałem pewnego rodzaju takiego zbiorowiska zasad. Ale znałem ludzi bez zasad. Absolutnie. W moim środowisku. Bez zasad. No kiedyś w grupie pruszkowskiej taki człowiek i poszli na napad. I bardzo pokrzywdzili małżeństwo, które tam było. Żeby powiedzieli im, gdzie mają pieniądze. I jeden z tych małżonków umarł. Już nie pamiętam, czy to był mąż, czy żona podczas tego napadu. Drugie było strasznie maltretowane. I oni nie wiedzieli, że tam jest mały chłopiec. I oni wychodzili i ten mały chłopiec wyszedł z pokoju, mały chłopiec. Jeden z tych ludzi wyjął mu oczy. Kilkuletniemu dziecku. Wyrwał mu oczy. Po prostu. A rozumiesz, co trzeba mieć w ogóle w głowie? To nawet jego koledzy nie mogli zrozumieć. To było nie do pojęcia dla ludzi, którzy byli przestępcami. Jak można nie mieć takich zasad jakichś, w ogóle takich fundamentalnych. A to jest tak z człowiekiem niewiernym. Jesteś niewierny sprawie, jesteś niewierny komuś, jesteś na pewno niewierny sobie. I na pewno nie ma tam Ducha Świętego. W tym temacie. A będzie wierny, wprowadzi Cię w realność Twojego powołania. Zaczynasz wiedzieć, kim jesteś i o co Ci chodzi. Rozumiesz? Ja jestem w ogóle zwolennikiem małżeństwa. Z jakiej przyczyny ja jestem zwolennikiem?
Ja wiem, że małżeństwo jest natury ziemskiej. Tylko że ja odkryłem to naczynie jako naczynie, w którym można zrealizować pewne rzeczy. Bardzo dobre rzeczy. W ogóle można być wiernym. Wiecie, o co chodzi? Małżeństwo powoduje, że możesz być wierny. A to powoduje, że zaczynasz być o wiele szczęśliwszy, rozumiesz, niż w ogóle, gdy nie miałeś możliwości bycia tym. To cię nie zniewala. To cię uszlachetnia. Rozumiesz? To nie jest niewolnicze. To cię uszlachetnia. Bo to pozwala ci poznać się lepiej samemu. I ludzie w ogóle żyjący w głębokich relacjach małżeńskich, prawdziwych, miłosnych, miłosnych małżeńskich relacjach, oni bardzo dobrze zaczynają poznawać sami siebie. Bo ta wierność do drugiego człowieka jest pewnego rodzaju polem, na którym mogą się poruszać. Takie to są mechanizmy. Autorem tego jest Duch Święty. A więc Duch Święty uzdolni się do wierności i Duch Święty wprowadzi cię w twoje powołanie. I również Duch Święty uzdolni cię do brania w posiadanie, bo tu jest napisane, że gdy pójdziesz i pozbędziesz ziemię, to Duch Święty uzdolni cię do brania w posiadanie. Czyli uczyni cię zdolnym do tego, abyś władał. Wierność, świadomość powołania i wprowadzenie we władanie. Umiejętność ogarnięcia czegoś, wzięcia w swoją rękę, tak? I dokonywania tam ruchu. Oto Duch Święty. To jest Duch Święty. On tak działa. Druga Księga Mojżeszowa, 31 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa. Od 3 do 5. I napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach, ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drugich kamieni, do oprawy w snycerstwie i do wszelkiej artystycznej roboty. Duch Święty obdarza wszechstronną zręcznością. On doprowadza, że człowiek zaczyna potrafić. Co? Wszystko. Za co się nie weźmie człowiek, będący realnie pod wpływem Świętego Ducha, to będzie tą rzecz realizował. Zręczność oznacza umiejętność zrealizowania czegoś w stopniu adekwatnym do potrzeby. Rozumiesz? Będziesz umiał to zrobić. Ja zacząłem tego doświadczać na własnym ciele pod każdym względem, jak się nawróciłem. W takich fizycznych rzeczach nawet. Nieraz wam opowiadałem, że ja byłem człowiekiem, który się nie nadawał do tego, żeby zrobić cokolwiek, ja do przykręcenia gniazdka wzywałem w ogóle majstra. Bo jak gniazdko to mogłem wyrwać w nerwach. Rozumiecie? Wyrwać. To byłoby wszystko w ogóle. Jak ja miałem w domu coś zrobić, tak? To Agata już w ogóle stała i się patrzyła w ogóle, co ja zniszczę przy okazji. Jak ja coś mam zrobić, to co ja zniszczę? Jaki będzie koszt tego, co ja teraz za coś się zabieram? Rozumiecie? Emocjonalny koszt, materialny, jakikolwiek. Ale to Duch Święty obdarzył mnie zdolnością do tego, abym w sposób zręczny wykonywał różne rzeczy, nawet fizyczne. Duch Święty obdarza pomysłowością również. Ludzie, którzy realnie poddają się Duchowi Świętemu, mają pomysły.
Nie rzeczy przeciętne u nich się pojawiają, tylko oni mają pomysły. Ja się czasami, wiecie co, ja czasami sobie siadam, ja mam takie pomysły na różne rzeczy. Ja nie mam jedynie czasu, żeby je zrealizować. Nic poza tym. Ja nieraz jak sobie rozmawialiśmy z Agatką, czy nawet z kimś innym, jak sobie rozmawiałem, to ja mówiłem, że ja jestem w stanie robić masę różnych rzeczy. W kule masę. Bo ja mam pomysły na to. Czasami ktoś do mnie coś mówi z jakiejś branży, nie? A ja w ogóle mam pomysł na to. Ja już mam pomysł, u mnie już się tworzy w głowie, ja czasami to widzę. Tak jakbym film miał w ogóle. Już mówię, mógł to zrobić. W ogóle taką rzecz, taką rzecz, taką rzecz. Taką rzecz. Ja nie wiem, czy jest jakaś dziedzina, w której ja bym się nie odnalazł. Nie dlatego, że posiadam takie naturalne zdolności. Ale dlatego, że Duch Święty zamieszkał we mnie. Mam cały czas pomysły. W ogóle tego nie wolno się bać. Ludzie się w ogóle tego strasznie boją. Ile razy ja słyszałem w ogóle, wiesz, mam takie rzeczy w głowie, ale nie wiem, czy to jest z ciała. Ja mówię, ty. A co ty w ogóle z ciała, żeś w życiu ukręcił, powiedz. Rozumiesz, o co chodzi? Co ty w ogóle możesz w ogóle ukręcić w życiu z ciała? Co zrobiłeś takiego? A ja myślałem, że to jest z ciała. Ja mówię, nie bój się i nie lękaj. Masz pomysły od Boga. Pomysły. W każdej dziedzinie. Dalej, to jest, on obdarza umiejętnością wykonywania wszystkiego, co powiedział Bóg. Czyli uzdalnia cię do tego. Abyś był w stanie to zrealizować. Ja biorę jakąś prawdę od Boga. Ja w ogóle cię się nie zastanawiam, od której strony do tej prawdy się zabrać. Chodzę sobie, myślę sobie o tej prawdzie i wierzę w to, że Duch Święty, który jest we mnie, w ogóle pokaże mi, z której strony się do tej prawdy zabrać. Ja znajdę ten koniuszek, tą nitkę wystającą stamtąd. Rozumiesz, o co chodzi? Ja w ogóle nie wiem jak, ale to mnie nie obchodzi, bo ja wierzę, że jestem wypełniony Duchem Bożym. No to biorę prawdę tego Boga i nią sobie obracam. Obracam ją sobie w środku. I pojawia mi się, nie wiem, jakie macie doświadczenie z papierem toaletowym, mam różne. Na przykład mam takie doświadczenie, bo są różne papiery z historii mojego życia. Dowiedziałem się, różne papiery są. Są papiery tak cienkie, bardzo cienkie papiery, że trzeba je składać na 4 razy. Nie wiem, kto. Nie wiem, kto, po co kupywać papier taki, jak i tak wyjdzie, dużo szybciej się zmarnuje. Wiecie, bo to taki wiecie, duch ludziom podpowiada, mówi, jakiś, nie wiem, jaki duch, mówi, kup cienki papier, on jest tańszy. A ty go potem musisz, wiesz, złożyć na 4 razy, żeby w ogóle ci się palcem nie przybiło. Wiesz, absurdalna historia, przecież tracisz finansowo na to, wiesz, o co chodzi. To w ogóle policz sobie, nie kupuj dwuwarstwowego, tylko czterowarstwowego od razu, bo to i tak taniej wyjdzie, tak? W ogóle to czysta matematyka, nie? Ale w ogóle mam takie historie z papierem toaletowym, że w ogóle teraz miałem w pociągu taki przypadek, siedzę sobie w toalecie, w tym pociągu jest papier. I papier nierozpoczęty, tak by. Ten papier jest nierozpoczęty, macham tym papierem, macham. W ogóle mówię, nie mam tak jak palca wsadzić, żeby było zaczepić, nie? Mówię, kurczę, taki... Ale tak sobie myślę, mówię, będę obracał nim tyle, aż wreszcie zaskoczy mi w palcach taki malutki element niegładkości tam. Mówię, muszę go dobrze poznać, ten papier. I tak sobie go poznawałem i jest! Mówię, i tam zacząłem tłumać paznokciem w tym. I co się stało? Zaczął odstawać, mówię, jest. Załatwię sprawę pozytywnie. Tak się obraca prawdą Bożą. I odnajdujesz koniuszek, za który masz chwycić. Tylko trzeba trochę poruszać tym. Rozumiesz? Trzeba trochę poobracać. Bo Duch Święty, który jest w tobie, on wcześniej czy później, tak? Sp-
sprowadzi twój tok myślowy na odpowiedni punkt rozpoczęcia. I prawda zacznie płynąć. Nie wolno zaprzeczać, że jest się w Duchu Świętym, tylko obracać tą myślą. Nie krzyczeć, nie wiem co z tym zrobić, nie wiem jak to zastosować. Obracaj tym w myślach. Myśl o tym. Rozważaj. Rozumiesz? I Duch Święty, co ciekawe, ma to do siebie, że w każdym człowieku rozwija jakąś formę artyzmu. Ludzie w ogóle myślą tak, ja nie mam żadnych umiejętności artystycznych. Nie masz umiejętności artystycznych, bo w ogóle podjąłeś decyzję taką, że nigdy tych zdolności nie będziesz szukał. Ale Duch Święty to jest duch artyzmu. On ma coś dla ciebie. To nie musi być coś takiego, jak ma ktoś. Rozumiem. Ale to jest coś z formy artystycznej, dlatego że taka jest natura Boga. Jak się bada naturę Boga, to dowiadujemy się, że Bóg to jest również artysta. To nie jest tylko technik, rozumiecie, fizyk, matematyk, chemik, tylko również to jest artysta. Na przykład wymyślił muzykę. Na przykład. Prawda? I te formy artyzmu w ludziach się znajdują. Tylko trzeba chcieć to wziąć. A wielokrotnie ludzie do tego tak też podchodzą, że w ogóle nawet nie biorą pod uwagę, że szczególnie ci, którzy mają spore te formuły takie artystyczne w sobie, że mogą później na przykład rozwinąć to jako swoje powołanie. No bo zobaczcie, my jesteśmy przyzwyczajeni, śpiewamy, gramy. To jest taka norma, tak? Super. Ale dlaczego ja się pytam nie rysować komiksów ewangelizacyjnych, jak ktoś rysuje? Dlaczego nie mamy traktatu rysowanego? Dlaczego? Dlaczego na przykład ktoś, kto ma zdolności związane z informatyką, tak? Nie zrobi gry, która będzie grą chrześcijańską. Nie wymyśli tego, nie złoży tego. Dlaczego? A, bo to jest takie nieduchowe. Nieduchowe? Nieduchowy jest komiks chrześcijański? To jest nieduchowe? To jest duchowe. Duchowe. Tak samo duchowe jak śpiewanie, jak granie. Pierwszy Koryntian 2:10-11. Nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Święty. Duch Święty objawi ci głębokości i istotę Boga. On będzie to robił. Głębokości i istotę Boga. On niczego nie będzie chciał przed tobą zatajać, jeżeli chodzi o głębokości i istotę Boga. I ty musisz wierzyć w to, że On ci to objawia. No, że Bóg jest dziwny, przedziwny, to te objawienia mogą być przedziwne. I trzeba z tym się oswoić. Trzeba chcieć w to wejść głęboko. Bo to Duch Święty objawia głębie Boże. Wiecie, to nie litera. Nie możemy sobie wziąć litery. Weźmiemy sobie litery. Teraz my sobie na podstawie litery prześledzimy, jaki jest Bóg. Tak robią religijni ludzie. Ostatnio napisałem łopatologicznie, dlaczego w zeszłym roku skopaliśmy Biblię. Ale przecież dalej tego nie rozumie. A to jednak jest Biblia. No i koniec. I to już jest zatwardziałość umysłu. Silna zatwardziałość. Bo to litera, ona ci nie objawi Boga. Nigdy. Ludzie mówią, Bóg jest taki, 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 taki. Sędziwy na tronie. Co napisano, sędziwy na tronie. Tak? Jest taki film Władcy Egiptu chyba. Coś takiego. Królowie Egiptu, tak? Królowie Egiptu. Jak? Nie. Ten ostatni taki o wyjściu Żydów z Egiptu. Bogowie i królowie. Bogowie i królowie.
I tam jest w ogóle jako dziecko pokazane, które cały czas idzie przy Mojżeszu. Mojżesz tylko go widzi, on jest cały czas taki mały, jak mniej więcej 8-latek. Mniej więcej 8-latek, nie? I sobie z nim tam rozmawia. I idzie w ogóle z tym zborem izraelskim, ten 8-latek sobie w ogóle, wiecie, tam sobie, wiesz, wśród dzieciaków, nie? I tylko Mojżesz go widzi, wiesz. To jest fajne na marginesie, taki obraz Jozuego, bo ten Jozue, on jest taki gdzieś ten bliski mojemu sercu. On tam cały czas w tym filmie pokazany, jak podgląda Mojżesza. I patrzy, czy Mojżesz jest, czy rozmawia z kimś, czy nie. I z któregoś momentu tam go podgląda tego Mojżesza i on mówi, chodź, chodź, sam jestem. Teraz, nie rozmawiam teraz z Bogiem. Ale to właśnie Duch Święty objawia nam głębię i istotę Boga, jakim On jest naprawdę. Że na przykład ludzie mówią, ale skąd Ty wiesz takie rzeczy i tworzysz takie doktryny? Ja mówię, od Ducha Świętego, bo taki jest Bóg. A ja tego nie dostrzegam. Ja mówię, bo taki jesteś zamknięty na tego Ducha Świętego. Taki jesteś zamknięty. Jesteś zamknięty na Ducha Świętego. Zamknięty. Nigdy się nie otworzyłeś. Prawidłowo. Ludzie myślą, że jak jest napisane, że Bóg jest ojcem, to Bóg to jest mężczyzna. To takie myśli mają. I w wyobraźni 90% chrześcijan Bóg to jest w ogóle facet z brodą. Tym palcem. Tam z dołu Adam. Tam wziął jeden to namalował tam. Ale nie wiem, co to ma mężczyzna, kobieta. Co to jest? On jest i mężczyzna, i kobieta. Ma brodę i nie ma. No tak. Ale to się wywodzi z objawienia Ducha Świętego. Rozumiesz? On objawia głębię istotę Boga. I co jest ciekawe, Duch Święty objawia głębię i istotę człowieka z Tobą na czele. Czyli to Duch Święty pokazuje Ci, kto Ty jesteś. I tutaj dopiero też się zaczynają schody u ludzi, bo w ogóle nie ja wszystko wiem. Zaraz. A skąd Ty wiesz coś o sobie? O, bo ja ze sobą żyję 47 lat. To ja wiem. Tyle wiesz, co z bliski zjesz. Jak Ci Duch Święty nie objawi o Tobie, to Ty nie wiesz. Rozumiesz, o co chodzi? Jak się nie otworzysz na objawienie Świętego Ducha na Twój temat, to Ty nic o sobie nie wiesz. Bo tu jest napisane jak wół, że nikt nie wie o człowieku nic, jak tylko Duch człowieka. Duch, którym mieszka dziś Bóg. To Duch Święty przez swojego Ducha objawia Ci, kto Ty jesteś. Co z Ciebie w ogóle jest za w ogóle produkt. Rozumiesz? Ja na przykład w tej dziedzinie przyszedłem do Boga i powiedziałem tak. Uznaję od dnia dzisiejszego, że siebie nie znam. Chcę się poznać, Panie. Kto ja jestem? Nie tam, jakie moje powołanie czy coś, bo o tym mówili, Panie. Kto ja jestem? Co ja za ziółko? Rozumiesz? I Duch Święty mi zaczął pokazywać mnie. I dalej. Księga Sędziów 3:10. I zawładnął nim Duch Pański, więc sądził. A gdy wyruszył na wojnę, Jahwe wydał króla Aramu w jego ręce i zyskał on przewagę. Jeszcze raz. I zawładnął nim Duch Pański, więc sądził. A gdy wyruszył na wojnę, Jahwe wydał króla Aramu w jego ręce i zyskał on przewagę. Księga Sędziów 3:10. Po pierwsze, Duch Święty uzdolni cię do sądu. On cię uzdolni do dokonywania sprawiedliwych sądów. I on w tą stronę cię pociągnie, abyś sądził. I zawładnął nim Duch Pański, więc sądził. Rozumiecie? Bez
prowadzenia przez Ducha Świętego, węglawę sądu, człowiek nie jest zdolny sądzić sprawiedliwie. Po prostu. I sąd ten jest nieprawdziwy. Nieprawdziwy jest sąd. Dalej, Duch Święty wyprowadzi się na wojnę. I zawładnął nim Duch Pański. I wyruszył na wojnę. Duch Święty wyprowadzi cię na wojnę. Księga Sędziów 3:10. To ważne wersety tutaj są. Bo ludziom się wydaje, że Duch Święty wprowadzi nas w pokój. Duch Święty nie wprowadzi cię w pokój. Nie. Pokój otrzymujesz w momencie przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Jest to pokój z Bogiem. Jesteś w pokoju z Bogiem. Byłeś w relacji wojny z Bogiem, a przez Jezusa Chrystusa stałeś się człowiekiem, który jest w relacji pokoju z Bogiem. Dlatego On powiedział, pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Rozumiesz? To nie ma nic wspólnego z tym, że oni mieli się prowadzić spokojne życie. Duch Święty, kiedy na ciebie zstępuje i poddajesz Mu się, to On wyprowadzi cię na wojnę. I będzie chciał, abyś na tej wojnie wiódł prym, bo twoim powołaniem jest to, aby zwyciężyć. A więc On ci nie odpuści wojny. Chyba, że Mu się nie poddasz, wtedy będziesz w stanie spokoju. Tego ziemskiego tutaj. A jak Mu się poddasz, to cię na wojnę wyprowadzi. Dlatego wielokrotnie możecie zauważyć, w ogóle teraz też poruszę temat, jak się tworzą różnego rodzaju frakcje kościelne. Ludzie nie chcą wychodzić na wojnę, dlatego oni zbierają się w takie, a nie inne grupy kościelne. Bo tam im się głosi o tym, że oni nie muszą iść na wojnę. Im się tam głosi o tym, tak, że mogą żyć w normalnym spokoju tutaj na ziemi. Natomiast Duch Święty robi zupełnie inną rzecz. Daje ci pokój z Bogiem po pierwsze, spokój do umysłu po drugie, tak? I wyprowadza cię na wojnę po trzecie. Takie coś robi. I to w ogóle nie każdemu się podoba, dlatego tworzą się takie, a nie inne frakcje. Ludzie mówią, ale ja tam nie chcę. Po co ja mam w ogóle to robić? Po co ja mam ryzykować? Że ja mogę żyć spokojnie. I oni żyją spokojnie. I ty możesz patrzeć na to z boku i powiedzieć, kurczę, to ja jestem tak blisko Boga. To ja w ogóle jestem w przebudzeniu. To ja jestem taki namaszczony, a ciągle mam pod górę. A on? Człowieku. Siedzi sobie w ogóle, że przyjdzie do kościoła, to łaskę robi, że przyniesie człowieku tam dziesięcinę, ale przyniesie, to musiał być, nie wiem, jaki by musiał być, żeby on przyniósł, rozumiesz? Czasem podzieli się raz na 5 lat z kimś Ewangelią, bo mu sumienie nie wytrzymuje i w ogóle i tak ma, to, i takie życie ma dobre. Ma dobre życie, bo on na wojnie nie jest, rozumiesz? Bo jakby się zbliżył do Ducha Świętego, jakby się otworzył na Niego, to by poszedł na wojnę. To by mu przyniósł Duch Święty palę, rozumiesz o co chodzi, karabin maszynowy, powiedział idź i walcz, zdobywaj ziemię. Rozumiesz? Zdobywaj ziemię. To jest ten film Kaznodzieja z karabinem, co było, mi się podobał osobiście, lubię ten film. Jak facet w ogóle jedzie do tego, do Sudanu tam jedzie też, te sierocińce zakładać. Ten człowiek, kto się nawrócił. I on potem wraca zbierać pieniądze na to. W Ameryce nikt tego nie rozumie. Nikt. W ogóle nikt. On mówi, ludzie, co, bo tam 100 dolarów ktoś mu tam daje. Mówi, no co na co mnie 100 dolarów twoje? Tam w ogóle dzieci są zabijane dziesiątkami, mordowane. Mówi, kurczę, w ogóle 100 dolarów? Wiecie, jak ktoś z was nie ogląda tego filmu, to obejrzyjcie Kaznodzieje z karabinu. To jest dobry film. Wiecie, jak on idzie głosić codziennie? Jedna 45, druga 45, karabin maszynowy na plecach, idzie głosić. Głosi Ewangelię po wioskach, jak wjeżdżają,
muzułmańscy w ogóle, muzułmańscy terroryści, to odpala karabin i rozwala na drobne. A następnie idzie dalej i głosi Ewangelię. Zbiera dzieciaki i zakłada się rodzince. I jego ludzie, diakoni w kościele, są wszyscy uzbrojeni w karabiny maszynowe. Tak się głosi w Sudanie. Rozumiecie, o co chodzi? O. I Bóg użył bandziora z gangu i go zrobił z niego kaznodzieje w Sudanie. Ale w Ameryce nikt tego nie rozumiał. Jemu tłumaczyli, jak on powinien. A on mówi, jak powinienem? W zeszłym tygodniu poodcinali głowy 80 dzieci i spalili je na stosie. Co teraz? Ja obejrzawszy ten film, ja w ogóle zrozumiałem, co to znaczy, że Duch Święty cię preza na wolne. To nie chodzi, żeby powielać wzorzec, tu chodzi o to, jaki jest klimat. I Duch Święty tam cię zaprowadzi. I czy ja chcę tam pójść teraz? Duchu Święty, przyjdź, a na wolne chcesz? Nie, to nie przyjdę. Bo ja realizuję moje cele, moje plany i moje dążenia. Mówi Duch Święty. Moje, nie twoje, bo układ jest taki, że to ja jestem Bóg. W tym układzie ty i ja, to ja Bóg, a ty człowiek, stworzenie moje. No to ludzie zapominają o tym. Ludziom się wydaje w ogóle, człowieku, wiecie, że my w pewnym sensie, to jesteśmy taka, wiecie, sztuczna inteligencja to się zbudowała. To co zrobił nas i my teraz Bóg. W ogóle, to, wiecie, to dobrze też wrócić do takich podstaw filozofii chrześcijańskiej, w ogóle o co tu chodzi, nie? Ja naprawdę uważam, że jedyna forma funkcjonowania z Duchem Świętym to jest poddanie się. Tak chcę. Wszystkiego, co zaproponujesz. Dalej jest napisane, że Duch Święty wyda w twoje ręce wrogów. On wyda w ręce twoje wrogów twoich. On wyda je. Rozumiesz? Twoi wrogowie. Ja na przykład nieraz, dzisiaj to tak mam mniej, ale wcześniej jak był taki bardzo silny hejt na mnie i na Agatkę, ja to do ludzi pisałem, dzwoniłem, ale mówię, proszę cię, nie dokuczaj mi, przecież wiem, że to się skończy. Straszysz mnie? Nie straszę cię, mówię. W ogóle po prostu wiem, bo znam Boga. W ogóle Go znam. On wyda wrogów w twoje ręce. Różnymi metodami też. Różnymi. I też na przykład taka humanistyczna niechęć do tego, abyś miał wydanych wrogów, tak? Jest wielkim problemem. Bo on ci wyda wrogów. Wy co? Będziesz musiał z nimi odpowiednio postąpić. Ja czasami tak sobie marzę, bo ja taki jestem dysio marzyciel trochę. I tak sobie marzę, mówię, jakby było dobrze, jakby dzisiejsi chrześcijanie na jakiś krótki okres czasu zostali przeniesieni w epokę na przykład proroków Starego Testamentu. I tak przeżyli sobie, a tam miesiąc, tam długo, że nie trzeba. Miesiąc by pochodzili sobie na przykład, nie wiem, z Samuelem. Taki był prorok. Samuel wszedł do wsi. Pyta się króla, a co to tam taki rumor jest? A bo wzięliśmy jeńców. A mówi, przecież dostałeś wytyczne, wyciąć do nogi. No tak, ale to król i jego rodzina. Kurczę, Samuel popatrzył, wziął miecz, wyprowadzili mu Agaga na ziemię, postawił, obciął mu łeb. Mówi, co będzie miał? Do nogi. To do nogi. Jeńców wzięliście? Po co? No po co jeńców? Kto wam jeńców kazał wziąć? A oni stoją się patrzą. W jego wierze to chodzi. Prorok mówi, do nogi było. Było? Było. Wiecie? I teraz o co chodzi? Bo to jest wizerunek Ducha Świętego. On mówi coś, tak? Tego się nie filtruje przez system humanizmu.
Ja na przykład jak oglądałem tego kaznodzieje z karabinem, ja sobie zadałem takie pytanie. Czy ja bym tak robił jak on? Po tygodniu wiedziałem, że na pewno tak. Bez żadnego problemu wytłukłbym tych muzułmanów, żeby ratować te dzieci. Słowo honoru. Bez żadnego problemu. Bez jednego drgnięcia w sumieniu. Bo jestem zdrowy. Po tym tygodniu dobrze, że jestem zdrowy. Rozumiem, bo jestem zdrowy. Bo jednostka, która się nie chce resocjalizować, tak? W myśl, tak? Planu Boga idzie do utylizacji. Słyszeliście o takiej rzeczy jak piekło? No. Takie coś jest. Piekło jest. Takie miejsce. Jednostek, które nie chcą się zmienić. Takie miejsce jest. Zgadnijcie, kto je wymyślił? Duch Święty. Po prostu. Zaznaczam, że nie mamy do czynienia z psychopatą, tylko z Bogiem miłość. I dalej jest napisane w tym wersecie, że uzdolni cię do zwyciężania. Czyli kiedy ty ruszysz, to ty idziesz po zwycięstwo w Duchu Świętym. Ty nie idziesz po... Ty nie masz w ogóle alternatywy porażki. Rozumiesz? Nie masz alternatywy porażki. Idąc z alternatywą porażki, to jest wymykanie się Duchowi Świętemu spod Jego władzy. Rozumiesz? Ewangelia Jana 10:63. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i życiem. Duch Święty uzdolni cię do rozpoznawania duchem, rozróżniania duchowego, rozpoznawania duchowego. On nauczy cię rozróżniać między tym, co duchowe, a co nieduchowe. Tutaj jest napisane, duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Nic. On ci pokaże, co ożywia, a co nic nie pomaga. Jest wiele rzeczy, które w niczym nie pomagają, nic nie robią, nic nie tworzą. Jest kupa pustych przebiegów wśród wierzących ludzi. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie zgodzili się z Duchem Świętym. Duch Święty cię nigdy nie wprowadzi w pusty przebieg. Rozumiesz? Dalej. Duch Święty roznieci w tobie pragnienie prawdy. On roznieci je. Im będziesz bardziej się poddawał Duchowi Świętemu, tym bardziej prawda będzie dla ciebie atrakcyjna. Nie będzie po prostu, o, bo jest taka prawda jakaś. Tylko ona będzie w tobie jak klejnot. Jak klejnot. Dlaczego o tym wam dziś mówię? Bo dojrzałość twoja jest ściśle związana z tym, jak będziesz, to dojrzewanie, jak będziesz się poddawał Świętemu Duchowi. Ja postanowiłem mu się poddawać. Ja nawet powiem wam coś takiego, to głupie jest, ale takie robiłem rzeczy na przykład w życiu. Nie polecam tego, natomiast robiłem takie rzeczy, że ja w swoim życiu w ogóle przez ten czas chodzenia z Bogiem, to ja bardzo mało miałem takich, w ogóle bardzo mało sytuacji, które mi się wymknęły spod kontroli. Znaczy takiego na przykład upadku niekontrolowanego, nie? Nie. Ja wiedziałem, że ja chcę zgrzeszyć. Rozumiesz? Ja wiedziałem, co się ze mną dzieje, jakie są różne moje poglądy. I teraz posłuchaj, co robiłem. Ja o tym wszystkim rozmawiałem z Duchem Świętym. Nawet o moich planach związanych z jakimś grzechem. I powiedziałem, o taki jestem. Takie coś mam. I nie ogarniam. Nie ogarniam. I były niesamowite ingerencje. Jak siedziałem w więzieniu, to były pokusy kompromisów bardzo dużych. Bardzo dużych kompromisów. Ja przez pewien okres czasu jeszcze grypsowałem, byłem w takiej podgrupie
uważałem, że się... Kiedyś grypsowałem, jak siedziałem przez lata i potem jak się nawróciłem, też grypsowałem jeszcze przez pewien okres czasu. I w związku z tym, będąc w tej grupie ludzi grypsujących, tych rządzących tym wszystkim, byłem zobligowany do pewnych działań. Na przykład do przekazywania nielegalnych informacji. Ja nie mogłem tam odmówić komuś na przykład, żeby przekazać jakąś informację. Ja przychodziłem z tym do Ducha Świętego i mówiłem, taką mam sytuację, jeszcze ja za cienki jestem w tym temacie jeszcze. Ja jestem dojrzewały. I brałem te informacje, żeby je przekazać. I cały czas się modliłem, mówię, tak, posłuchajcie, jak ja się mówię, to było właśnie to. Mówię, stań mi na drodze. Popsuj to. Ja idę tam, a ty to popsuj. A ja tam idę. Zawsze psuj. Nie miałem. Potem to już mi nie dawali informacji do przekazywania, bo mi się nigdy nie udawało informacji przekazać. Nigdy. To zawsze była sytuacja tak zorganizowana, takie coś się wydarzało. Rozumiecie, że ja nie mogłem przekazać informacji. Potem jak ktoś tam, to trzeba jakiś gryps podać czy coś. Nie, ty nie podamy. Bo ja byłem nieużyteczny tym. I to najlepszy jest numer taki, że to nigdy nie była moja wina. Bo nigdy mnie nie zarzucili, że to jest moja wina, że ja coś tam zrobiłem. Wiecie, ja nie zalecam takich rzeczy z Duchem Świętym. My jesteśmy, uważam, wszyscy zbyt dorośli na to. Ale ja tak robiłem. I wiecie, to jest, co rozpoznałem też przez to, że dla niego się liczyły intencje moje. Oczywiście przed czas ja dojrzałem, stanąłem przed ludźmi, powiedziałem, nie będę grypsował więcej, panowie, dziękuję uprzejmie. Rezygnuję z tego, schodzę piętro niżej, wiecie. To też było niesamowite, ponieważ wszyscy to uszanowali. Ja wtedy kościół prowadziłem. Już zdążyłem kościół. No. Przychodzili do mnie na nabożeństwo. No. I to w ogóle to niesamowite było, w jaki sposób on to promował. Ale te moje poddanie, ja to pamiętam od zawsze, to było te moje poddanie w głupocie nawet. Ja robiłem głupotę, planowałem ją świadomie i mówiłem, stań mi na drodze. Stań mi na drodze, bo ja wiem, że ty jesteś mądry. Mówię wam o tym, dlatego że my musimy iść głębiej w Ducha Świętego. A to jest kwestia naszego poddania się Jemu. Cokolwiek w twoim życiu dzisiaj jest nieskończonego, niekompletnego, jakaś zapora gdzieś, to istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że nie ma tam poddania dochodzi. Gdzieś. Ja nie mówię o czasie oczekiwania, bo my też jest też czas oczekiwania na pewne rzeczy. Żyjemy w czasie, więc rzeczy są rozciągnięte. Ja nie mówię o tym, że w wierze na coś czekamy i po prostu... I tyle. Cierpliwość to siostra wiary. To normalne. Ale ja mówię, jeżeli są zapory, widzisz te zapory. Nie oszukuj się dzisiaj na przykład, że ta zapora to jest na przykład jakaś... O, bo to ja trwam w wierze. Zobacz, czy to zapora może jest. Może w ogóle jest jakaś blokada i przyjdź tam pod ścianę tej blokady, powiedz Duchu Święty, takie coś mam. I ja wiem, że ja muszę się Tobie poddać gdzieś. Naucz mnie, Duchu Święty, jak się Tobie poddać tu. Wiecie, jedno z imion Ducha Świętego to jest dynamis. Od tego jest słowo dynamit. On wysadzi Ci tą ścianę. On ją wysadzi. Jak dynamit. Ale tam trzeba się poddać. Tam trzeba nisko podejść. Tam trzeba się zgodzić na jego koncepcję. Nawet jakkolwiek dziwaczne. No dziwaczne rzeczy mogą być. Ja czasami jak z kimś pracuję, albo ktoś przychodzi do mnie z jakąś sprawą, ja na przykład wiem, że on nie pojmie do końca tego, co mu powiem, to mówię, słuchaj, ufasz mi? No ufam ci. Ja mówię, dobra, to zrobimy jakąś rzecz.
prawda? Zadziałamy w jakiś sposób. I mówię, teraz nie żądam od Ciebie, żebyś to zrozumiał, tylko i wyłącznie żądam od tego, żebyś mi zaufał i poszedł za moją koncepcją. Na 100% to wyjdzie. W 100% to wyjdzie. I tak jest z Duchem Świętym. Mówi, ja nie chcę, żebyś Ty zrozumiał, dziecko moje. Bo Ty nie pojmiesz. W ogóle te podejście, że muszę wszystko zrozumieć, to jest w ogóle bzdura. Zapomnijcie o takich rzeczach. Ja muszę wszystko zrozumieć, to wtedy ja będę realnie z tym Bogiem blisko. Nie. Duch Święty, On chce, żebyś mu się poddał. On mówi, zobaczysz, ja robię dziwne rzeczy, dziwne, no dziwne, bardzo dziwne. Ale poddaj, zaryzykuj. A co ty masz do stracenia? Co masz do stracenia? Jeśli masz problem z poddaniem, też przyjdź do Niego i powiedz, naucz mnie. Zastosuj różne łopatologiczne metody wobec mnie. Naucz mnie poddawać się Tobie. Uczyń mnie czujnym na to, co się będzie działo w moim życiu od tej chwili na poziomie nauki poddania Tobie. Zrozumcie, to jest mistrz w tych rzeczach. Mistrz. On takie rzeczy jest w stanie wymyślić, takie rzeczy zaaranżować. Ludzie, on cały świat Ci zegnie. Zegnie Ci cały świat. Jakby to się zegnie, się złoży. Żebyś tylko osiągnął, tak? Cel zgodny z jego intencją. On Ci zegnie to. Jak Ty powiesz, ja chcę, żebyś mnie nauczył się Tobie poddawać, rozumiesz, o co chodzi? To on stworzy mnóstwo sytuacji, w których Ty się tego nauczysz. Ludzi Ci podda takich, że się nauczysz. Mogą to być ciężcy ludzie. Wtedy, po takiej modlitwie, jak Ty się pomodlisz na przykład dziś, no to przygodę taką zaczniesz. Jak się pomodlisz taką modlitwą i powiesz, Duchu Święty, naucz mnie poddawać się Tobie, to od tego dnia, od tego momentu, teraz już uważaj na to, co będziesz gromił później. Bo to niekoniecznie będą rzeczy do gromienia. Niekoniecznie. Bo mogą się na przykład pojawiać w Twoim życiu ludzie, którzy nie będą fajni, rozumiesz? Ale będą używani w tym celu, tak? Żebyś nauczył się poddania Duchowi Świętemu. Przecież widzimy Boga, który używa różnych ludzi, żeby nauczyć czegoś innych ludzi, tak? On mówi, tak, powołałem sobie faraona, żeby okazać na nim swój gniew. No przecież to jest nielogiczne, ludzie. To w ogóle za tekst jest, nie? Że on sobie faraona powołał. Takie naczynie gniewu mi było potrzebne, sobie powołałem faraona. I mówię, a jak to się ma z tym, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy? Tak się ma to z tym, że to jest prawda w 100%. Jak również prawdą w 100% jest to, że Bóg wie, tak? Zanim faraon schodzi na ziemię, czy faraon w ogóle zechce być narodzony z Bożego Ducha, czy nie zechce być narodzony z Bożego Ducha. Bo Bóg zna wszystkie alternatywy, wszystkie myki, wszystkie w ogóle sytuacje w życiu faraona. I jeżeli Bóg zrobi szybciutką analizę, albo świetny analityk i okaże się, tak, że akurat ta postać stworzona przed założeniem świata, ona nie ulegnie resocjalizacji, to on go i tak wykorzysta. Dla kogo? Na przykład dla Ciebie. Użyje go dla Ciebie. Tak jest Duch Święty. Nie można być już jak dzieci, rozumiecie? Nie myślmy jak dzieci. Ja widziałem wielu ludzi w moim życiu użytych dla mojego dobra. Poszedłem po ich zwłokach. Wiecie, dlaczego poszedłem po ich zwłokach? Bo mi Duch Święty schodki wskazał. Wiecie, czemu stali się zwłokami? Bo nie chcieli tego Ducha Świętego. To zrobił z nich materiał budowlany dla mojego życia. To jest trudne, dziwne. A Duch Święty, On jest Bogiem. Bardzo ważna informacja. To
wierzyliśmy w Boga. Wierzymy w Boga. My nie wierzymy w popierdółkę. A Bóg, pamiętacie, o czym uczyłem was, jest bojaźń Boża. Można być mega odważnym i zdecydowanym człowiekiem, pełnym bojaźni Bożej jednocześnie. Ja zawsze wiem, że mam kontakt z Bogiem. To kontakt z Bogiem. Rozumiesz? To nie jest tak, proszę ciebie, że to wiesz, stajesz, o cześć Bóg i się klepiesz po pupci z Nim. Nie ma takiego czegoś. To w zhumanizowanej jakiejś dziwnej wyobraźni takie rzeczy istnieją. Rozumiesz? Słowo Boże mówi, że On nawet Egipt da w zastaw za ciebie. W zastaw. W zastaw. Mówił dzisiaj Bartek świadectwo, że dostał pracę. Uważacie, że był jedynym, który chciał tą pracę dostać? Nie sądzę. Wiecie, że Bartek dostał pracę? Bartek poddał się Duchowi Świętemu, tak? A chcecie zobaczyć czarną stronę zjawiska? Wielu innych nie dostało tej pracy. Zgadnijcie, z czyjej inspiracji. Będąc poddanym Duchowi Świętemu, Duch Święty będzie podstawiał nogi twoim wrogom. Oni będą płakać, cierpieć i się przeklinać. A ty będziesz szedł i zwyciężał. Bo poddałeś się Duchowi Świętemu. Uznałeś w nim Boga. A oni nie. Więc gdzieś nie będzie żal. Bo to humanistyczny żal. Rozumiesz? Zajmij się tymi, którzy Boga chcą. Rozumiecie? My się zajmujemy tymi, którzy Boga chcą, nie tymi, którzy Boga nie chcą. A ci, którzy Boga nie chcą, tak? Oni stają się wielokrotnie nawozem pod nasz zasięg. Taka jest prawda. Po prostu. To jest w ogóle coś, czego wielu ludzi nie rozumie. Boi się tego. Bo to taki Bóg jest, a my jakiś. A jaki to Bóg? Poddawaj się Duchowi Świętemu. Pod każdym względem. Ja robię te nauczania w jednym celu. Żebyśmy nie mieli fałszywego obrazu Boga. Żeby nas nie zafałszowywało, żeby to nie było w ogóle... Zobaczcie, jak wygląda Kościół, który ma zafałszowany obraz Boga. Dzisiaj 70% Kościoła tłumaczy swój grzech. Tłumaczy go. Tłumaczy. Nie bądźmy tacy. Poddawajmy się Świętemu Duchowi. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie. Za to, że jesteś Bogiem życia. Wywyższamy Twoje imię. Ojcze, ja dziękuję Ci za Twoje słowa. Dziękuję Ci, że Twoje słowa, one trafiają głęboko w nasze serca. Że one zmieniają nasze dusze, że nasze poglądy, one są dzisiaj takie jak Twoje. Duchu Święty, chcemy iść coraz głębiej w Twoją osobę. Chcemy coraz lepiej Ciebie poznawać, doświadczać pod każdym względem. Duchu Święty, naucz nas poddawać się Tobie. Jeżeli cokolwiek w nas gdzieś nie trybi, Duchu Święty, w tym poddaniu, chcemy się tego nauczyć. Chcemy być ludźmi, którzy będą Ci poddani bez względu na wszystko. Dziękujemy Ci za to, Boże. Amen.